Poglądaliśmy wystawę Jerzego Wasowskiego i uważam, że była bardzo interesująca. Cała jego tego twórczość to i bardzo interesująca była. Był artystą, ale też rzemieślnikiem. A twoim zdaniem Jerzy Wasowski był artystą czy rzemieślnikiem? Artystą uważam. A dlaczego? Bo jednak tworzył sam, ale też uważał się jako rzemieślnik, ale też jako artysta. Jak ci się podoba Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu? Bardzo mi się podoba. Byliśmy tylko na tej wystawie, ale już idziemy dalej. Najlepsze chyba było słuchanie z telewizji. Co tam ciekawego było? Jakieś piosenki, jakieś śmiechotki. I jakieś pisaliśmy różne nasze zagadki. I potem je rozwiązywaliśmy, oglądaliśmy różne rzeczy. I siedzieliśmy na fotelach. Bardzo fajnie. Ładne są wystawy. Podoba mi się tu. Czym się zajmuje pan Jerzy Wasowski? Czy jest artystą, czy jest rzemieślnikiem? I się właśnie dowiadywaliśmy różnych zagadek. Mieliśmy na przykład o radiu coś tam mieliśmy. 10 razy występował. Moim zdaniem to bardziej artysta czy rzemieślnik Jerzy Wasowski? Artysta. Artysta, bo ty też jesteś ponoć artystką. Tak. A co ciekawego robisz? Śpiewam. Jak ci się podoba właśnie Muzeum Polskiej Piosenki w kontekście właśnie tej wystawy? Co tutaj takiego, co przyciągnęło twoją uwagę? To, że na przykład on występował w filmach, to też mi się podobało, że miał nagrodę takiego słowika z Bursztynu. To mi się bardzo podobało. Na przykład był też w kabarecie. My jako Gminy Środek Kultury jesteśmy organizatorem co roku półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym. No i w tym czasie staramy się te dzieci, jak nazwa nasza wskazuje, ukulturalnić. Więc taki pomysł jest właśnie w tym roku, żeby dzieci zbliżyć trochę do muzyki, pozwolić im dotknąć tego, co tu się dzieje, stanąć na tej scenie. No i żeby może ktoś złapał jakiegoś bakcyla, może w kimś się zrodzi taka potrzeba śpiewania. Tutaj akurat jest taka epoka im mało znana. Fajnie było tego wszystkiego dotknąć, gdzieś tam posłuchać, założyć słuchawki na głowę. Widziałam, że faktycznie im się bardzo podobało. Mamy tutaj bardzo dużo chętnych na takie zajęcia edukacyjne, ale właśnie tutaj w czasie wakacji. Są to dwa tematy tak właściwie. Pierwszy temat to zagadkowy pokój Jerzego Wasowskiego, natomiast drugi temat to hitowe lato, wakacyjny quiz. Są to takie trochę dwie różne formy zajęć. Na pewno łączy te formy to, że są to zajęcia z dużą dawką dobrej zabawy, z wykorzystaniem metod, które aktywizują uczestników, które też dają takiej trochę radości, zabawy właśnie w tym czasie wakacyjnym. Dzisiaj mieliśmy zajęcia w ramach wystawy tutaj czasowej poświęconej wspaniałemu kompozytorowi polskiej piosenki Jerzemu Wasowskiemu. Zwiedzaliśmy dzisiaj wystawę poprzez zagadki, łamigłówki, więc rozwijaliśmy też takie swoje umiejętności i grupowe, i jakiejś takiej współpracy grupowej i też kreatywnie. Tego typu zajęcia odbywają się tak właściwie od wtorku do piątku. Można takie grupy zarezerwować u nas wcześniej, dzwoniąc po prostu do muzeum. Zapisujemy się, przychodzimy, korzystamy z takiej oferty. Od godziny 10 już takie pierwsze zajęcia mogą się u nas odbyć. Ta wystawa przyciąga. Na pewno warto ją zobaczyć na własne oczy, poznać, doświadczyć. I tak jak tutaj pan mówi, cieszy się dużym zainteresowaniem i dla małych, i dla dużych. Więc tak naprawdę każdy w każdym wieku tutaj się odnajdzie po prostu.